Ja nazywam się Ola Sandurska, jestem Talent Acquisition Partnerem we Wrocławskim Centrum Technologicznym Noki i chciałabym zachęcić Cię do zapoznania się z naszymi ofertami i zagrania o pracę w Noki już teraz. To, co szczególnie cenię w Noki jako w pracodawcy, to fakt, że jest to firma, która stara się dostrzegać potencjał w miejscach, w których niekiedy inni go nie zauważają. I w momencie, kiedy ten potencjał już dostrzeże, stara się go maksymalnie rozwijać i faktycznie daje szansę tym osobom, żeby byli w stanie iść w obranym przez siebie kierunku i żeby byli w stanie realizować swoje cele zawodowe i nie tylko. Jeżeli chcesz dołączyć do Noki, to pierwsze, co należy zrobić, to dokładnie zweryfikować opis wszystkich misji, które publikujemy na różnorodnych portalach pracy i sprawdzić taką ofertę, której wymagania jesteś w stanie zrealizować w dużej mierze. Faktycznie kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z Nokią, jest zdecydowanie więcej niż możliwości, które mamy, by kandydatów przyjąć. Wobec tego to, co warto zrobić, to wyróżnić się już na etapie tworzenia CV. Jest kilka takich zasad, które warto jest wdrożyć w życie po to, żeby CV, które zobaczymy, było łatwe do przeczytania, ale zdecydowanie trudniejsze do zapomnienia. Kolejna istotna kwestia, która szczególnie ważna jest dla osób chcących zmienić branżę, to dobre umotywowanie tego, dlaczego jesteście zainteresowani zmianą stanowiska pracy. Warto jest zrobić to w miejscu, w którym robicie podsumowanie w CV. Kolejna kwestia to zadbanie o to, byśmy mieli świadomość, że aplikacja nie jest przypadkowa. Warto jest dobrze przemyśleć wymagania, które są opisane w opisie pracy i w taki sposób sformułować swoje CV, by widać było wyraźnie, że to właśnie na to stanowisko jesteście przygotowani i to właśnie na nim chcecie podjąć wyzwanie. Jeżeli CV zwróci faktycznie naszą uwagę, wtedy kontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Jest to pierwsze wyzwanie podczas całej misji, podczas której próbujemy zweryfikować różnego rodzaju informacje organizacyjne, takie jak to, kiedy byłbyś w stanie dołączyć do naszej drużyny. Oprócz tego weryfikujemy, czy jesteś w stanie swobodnie komunikować się w języku angielskim. Chcemy przede wszystkim sprawdzić, czy Twoje oczekiwania zbieżne są z tym, co jesteśmy w stanie zaproponować w ramach naszej zatrudnienia. Kolejnym etapem, który ma miejsce, jest przekazanie Twojego CV do menadżerów zainteresowanych zatrudnianiem specjalistów na stanowiska, na które między innymi Ty zaaplikowałeś. Jeżeli taka aplikacja spotka się z zainteresowaniem, wtedy zapraszamy Cię na pierwsze poważne wyzwanie, jakim jest pełnowymiarowa rozmowa rekrutacyjna. Rozmowa taka zwykle trwa około 90 minut i podczas niej weryfikujemy zarówno Twoje umiejętności techniczne, jak również kompetencje miękkie, które sprawiają, że dobrze odnajdujesz się w danym zespole. To, co wyróżnia nasze rozmowy, to fakt, że staramy się maksymalnie szanować Wasz czas, wobec czego na rozmowy rekrutacyjne zapraszamy od razu wszystkich menadżerów, którzy zainteresowani są aplikacją danego kandydata. To, o czym warto pamiętać, to fakt, że rozmowa rekrutacyjna jest nie tylko dla nas jako dla rekruterów, ale również dla Was jako dla kandydatów. Jest to miejsce, w którym jak najbardziej możecie opowiedzieć o swoich dotychczasowych doświadczeniach, nawet jeżeli nie są związane one z komercyjną pracą w branży. Mogą to być różnego rodzaju samodzielne projekty, mogą to być projekty realizowane na studiach, zdobyte certyfikaty czy odbyte kursy. Chcemy zachęcać wszystkich kandydatów do tego, by dociekali i dopytywali, jak wygląda praca, jak wygląda stanowisko i jak wyglądają nasze projekty. Staramy się wobec tego, by czas między rozmową a przekazaniem decyzji nigdy nie przekraczał 2 tygodni. Jeżeli decyzja o współpracy faktycznie zapadnie, wtedy kontaktuje się z danym kandydatem jego przyszły menadżer liniowy. Ma on możliwość opowiedzieć o szczegółach oferty, jak również o kolejnych krokach, które zostaną przedsięwzięte w celu dołączenia do drużyny Noki. Staramy się, żeby każdy kandydat miał dedykowanego rekrutera, wobec czego, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z kolejnymi krokami, z waszym statusem czy czymkolwiek innym, zachęcamy jak najbardziej do kontaktowania się z rekruterem.
To, co jest również wyjątkowe w Noki, to fakt, że mamy zasoby na to, by realizować różnego rodzaju pomysły, które wychodzą od dołu, od samych pracowników. Także w momencie, gdy ktoś posiada jakąś pasję, szczególnie taką bardziej technologiczną i związaną z tym, co robimy na co dzień w pracy, jesteśmy w stanie to realizować w różnego rodzaju przestrzeniach, na przykład Nokia Garage, czyli miejsce, które powstało do tego, by tworzyć różnego rodzaju innowacyjne idee, a potem przekształcać je faktycznie w rzeczywistość. A oprócz tego, to Nokia daje przestrzeń na taką działalność, która jest mi bliska, czyli na taką wolontariacką, ponieważ mamy możliwość wykorzystania 2 dni w roku na właśnie działalność wsparcia różnego rodzaju fundacji i wydaje mi się, że to jest szczególnie wartościowe. W ramach tego programu miałam możliwość wspierania schroniska dla bezdomnych kobiet we Wrocławiu. Jeżeli teraz czujecie, że jesteście zainteresowani podjęciem wyzwania i rozpoczęciem gry o pracę w Noki, chciałabym zachęcić Was do odwiedzenia strony www.nokiawroclaw.pl, na której zaprezentowane są wszystkie nasze obecne oferty i gdzie znajdziecie dodatkowo wszystkie informacje dotyczące obecnie organizowanych wydarzeń i akcji, które dzieją się pod sztandarem Noki. Bo jeszcze jedna rzecz. Wierzymy, że jest to wyzwanie możliwe do zrealizowania zarówno dla doświadczonych graczy, jak i debiutantów próbujących swoich sił po raz pierwszy na wymagającej platformie, jakim jest uniwersum szeroko pojętego IT na rynku wrocławskim.